Kino Mówi, witam, Jakub Doszeński. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu filmowego w Cannes, a przed nami niebywała gratka, bo za chwilę obejrzymy razem laureata zeszłorocznej edycji, film, który otrzymał Złotą Palmę w reżyserii Apichaponga Wirasetakula zatytułowany Wujek Bunmi, który potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia. Porozmawiajmy zarówno o fenomenie dalekowschodniej kinematografii, jak i o buddyzmie. I z tej okazji moimi gośćmi dzisiaj są Lama Rinchen, mistrz i nauczyciel buddyjski, i Janusz Wróblewski, krytyk filmowy. Witam panów. Na samym początku, Januszu, chciałbym ciebie spytać o ten niezwykły werdykt jury, który zaskoczył wszystkich. Werdykt jury pod przewodnictwem Tima Bartona. Czy do ostatniego dnia nie wiedziałeś, bo byłeś tam na miejscu, że to właśnie Apichaponga otrzyma Złotą Palmę? Tak, to było ogromne zaskoczenie. Nikt się tego nie spodziewał. Nawet wśród dziennikarzy, którym się ten film podobał, nikt nie wymieniał tego filmu jako głównego faworyta. Mówiło się o poezji Lee Chang-donga, mówiło się o innych tytułach, ale ten nie pojawiał się wśród tych właśnie faworytów. Myślę, że to wynikało również z ogromnego zaskoczenia, jakim ten film jest i był wtedy, polegającego na tym, że niewiele osób chyba miało poczucie, że go do końca rozumie. Ten film z całą pewnością zadziwiał formalnie, bo był takim majstersztykiem, można powiedzieć, kuglarstwa. Pojawiają się sceny, które wydają się niepołączone żadną przewodnią nicią, ale które wciągają, które działają jak magnes, które robią piorunujące wrażenie. O co chodzi w tym filmie, nikt nie wiedział. I nagle Złota Palma. Tim Burton się tym filmem zachwycił. Ja myślę, że wiem dlaczego, ponieważ to jest twórca, Tim Burton, który całe życie opowiada bajki, który opisuje je w sposób i reżyseruje je w sposób absolutnie indywidualny, dowolny, niezwiązany z jakby żadną normą filmową. I on zobaczył to samo w filmie Apichaponga. To znaczy, to jest bajka, to jest baśń. To jest baśń azjatycka, która pokazuje, jak można odczytywać problem reinkarnacji, ale na poziomie wierzeń ludowych. Ten film pokazał Timowi Bartonowi, jak dalece można językiem filmowym manipulować, jak bardzo można ten język w ogóle budować od nowa nieomalże. I powstaje z tego coś, co jest niezwykłą wartością. Ten film oglądałem trzykrotnie i mogę powiedzieć, że za każdym razem widzę w nim coś nowego. To jest film, którego się do końca nie jest w stanie pojąć, ale można odczuwać w nim całą masę niezwykłych wrażliwości, filozoficznych treści, buddyjskich rozważań i wielu, wielu, wielu innych. No, tak jak ktoś powiedział i spodobało mi się to, może to nie jest film do końca do rozumienia, tylko do przeżycia, przeżycie. Bardzo mnie ciekawi, jak patrzy właśnie na wujka Bunmi buddysta. Być może jest tam dużo znaków i symboli, które dla nas, widzów niewtajemniczonych w filozofię buddyjską, w ogóle są nieczytelne. Charakterystyczne dla buddyjskiego myślenia jest tam dla mnie przede wszystkim taka spokojna akceptacja faktu zbliżającej się śmierci, ponieważ nie oznacza to jakby końca wszystkiego. Będzie jakaś kontynuacja, będzie jakieś następstwo czynów, których dokonaliśmy w tym życiu. Więc to jest pierwsza bardzo istotna buddyjska myśl. Druga, może nie całkowicie buddyjska, ale dla mnie jednak ta nić, która ciągnie się przez cały ten film, to jest takie odejście od bardzo tradycyjnych buddyjskich wartości, które polegają właśnie na skupieniu się na unikaniu złych rzeczy, poświęceniu się jakimś, niesienia dobra innym, czynienia czegoś pozytywnego, odejścia od tych wartości, aż do tego momentu, kiedy mnich po prostu przebiera się w świeckie ubranie, udaje się do knajpy po to, żeby zakosztować światowego życia. Więc według mnie jest to jakby też pokazanie pewnej ewolucji we współczesnej Azji, ewolucji od tych tradycyjnych wartości do wartości zupełnie współczesnych, które nie zawsze są tymi najwyższymi moralnymi wartościami, mówiąc delikatnie. Ale czy właśnie to współistnienie duchów i żywych jest częścią właśnie myślenia buddyjskiego, tego myślenia przenikniętego wiarą w reinkarnację? Jest ono całkowicie wpisane, można powiedzieć, ogólnie w myśl azjatycką, która jednak wywodzi się bardzo silnie z korzeni buddyjskich, podobnie jak nasza europejska kultura jest mocno osadzona w korzeniach judeochrześcijańskich. Trzeba sobie w tym kontekście uświadomić, że jeżeli tylko policzyć ludność Chin i Indii, to już jest prawie połowa ludzkości.
z 6 miliardów to już jest 2,5 miliarda, a wszystkie te pozostałe kraje dalekiej Azji, to jest też wpisane od wielu pokoleń przeświadczenie o reinkarnacji. No, jest to tak silnie wpisane, że nawet współczesny komunistyczny rząd Chin wziął na siebie prawo rozpoznawania, kto jest, i zatwierdzania, kto jest autentyczną inkarnacją jakiegoś duchownego tybetańskiego, a kto nie. Wydaje się to sprzeczne z ideologią komunistyczną, ale tak jest. Od 2 lat jest to wpisane w prawo chińskie, że rząd będzie decydować, kto jest inkarnacją jakiegoś lamy. Wydaje mi się, że Apicza Pong przynajmniej dlatego być może zachwyca i odnawia język kina, bo jest takim połączeniem z jednej strony właśnie człowieka z tej prastarej kultury azjatyckiej wyrastającego, człowieka, który mówi, że jest praktykującym buddystą, ale z drugiej strony śmiałego eksperymentatora, bo przecież wujek Bunmi jest częścią większej multimedialnej całości. Apichat Pong jest człowiekiem, który nie jest tylko osadzonym artystą w kontekście swojej tradycji azjatyckiej. On studiował w Chicago reżyserię, a wcześniej studiował architekturę. Jest człowiekiem bardzo wykształconym i świadomym wszystkiego, co się dzieje również w nurtach sztuki współczesnej zachodniej. Dla niego jakby inspiracją do twórczości własnej było obejrzenie twórczości Andy Warhola filmowej. On zrozumiał wtedy, że pokazywanie świata za pomocą filmu, fotografii może być absolutnie niezwiązane z tradycjonalistycznym w zasadzie sposobem posługiwania się tymi mediami. Można to robić w sposób dowolny, własny, arbitralny. I on uwierzył, że tworząc kino pod dyktando własnej wyobraźni, stworzy swój nowy język, stworzy coś, dzięki czemu powie rzeczy, o których kino do tej pory nie potrafiło mówić. I tak się dzieje. Każdy film Apichat Ponga... A było ich już 6 i każdy z nich w sumie pokazywany na jednym z tych największych festiwali. Tak, ponieważ on jest absolutnie zjawiskową wielkością w tej chwili. On to jest człowiek, który przerasta, mam wrażenie, awangardę filmową o kilka długości, ponieważ to jest autor, którego język jest absolutnie świadomie budowany i bardzo konsekwentny. To widać w przypadku tego filmu, który za chwilę zobaczymy. On jest budowany jest podzielony na 6 wyraźnych sekwencji. 3 z nich opisują przejście jakby na tą drugą stronę życia czy bytu. To jest historia, którą łączy, którą on buduje narracyjnie za pomocą ruchu. Pierwsza sekwencja, która pokazuje nam ucieczkę bawołu z jakiejś małej wioseczki do dżungli, budowana jest właśnie na wchodzeniu w obszar tajemniczości, w obszar przyrody, natury nieokiełznanej, czegoś, co jest dzikie, i wychodzeniu stamtąd, wyprowadzaniu się stamtąd. Cała narracja tego filmu jest budowana właśnie za pomocą wejścia i wyjścia. Czy w buddyzmie taka migracja duszy, przechodzenie z ciała ludzkiego do ciała zwierząt, do ciała roślin, o której mówi właśnie Apicza Pong często w swoich wywiadach, to jest część integralna właśnie tego myślenia? W tradycyjnym buddyzmie mówi się o 6 sferach egzystencji. Poczynając od najniższych, są to światy piekielne, następnie są światy duchów, zwierząt, ludzi, półbogów, których można by porównać do greckich tytanów pod względem różnych właściwości, i wreszcie światy bogów, którzy są również śmiertelni, bardzo długowieczni, ale śmiertelni. W pewnym momencie w tym filmie wujek Bunmi mówi, że być może ta śmierć, która przybliża się do niego, jest wynikiem jego karmy, bo w młodości zabił wielu komunistów. Mam pytanie o samą istotę karmy, o której tutaj mowa. Definicja karmy jest bardzo prosta. Karma znaczy czyn i w pełni prawo karmy oznacza, że każdy czyn przyniesie skutki. I podstawowa struktura tej nauki o karmie jest taka, że czyny, które prowadzą do szczęścia, to są pozytywne, dobre czyny. Czyny, które prowadzą do cierpienia, są nazwane negatywnymi. I one ze swojej natury są dobre czy złe, niezależnie od tego, czy wierzymy, że są dobre, że są złe, niezależnie od tego, czy pojawił się Budda i nazwał to jest dobry uczynek, a to zły uczynek, z natury prowadzą do cierpienia, wtedy nazywamy je złymi czynami. I tak na przykład odbieranie życia innym faktycznie prowadzi do cierpienia w postaci krótkiego życia, chorób. A z drugiej strony ta wzmianka o właśnie
tym, że wujek Bunmi zabijał w swojej młodości, nadaje pewien taki rys polityczny kinu Apichaponga. Też jest taka mowa o tym, że wujek Bunmi w pewnym momencie potrafi już zobaczyć nawet przyszłość, tak jasnowidzenie. I widzimy taką dosyć mocno, no, wydawałoby się polityczną sekwencję zdjęć. Czy kino Apichaponga jest jakimś komentarzem do tajskiej rzeczywistości? W ogóle bym tego nie brał na poważnie. To znaczy, on używa mundurów żołnierzy i terroru, czy też tego, co się wydarzyło, w sposób symboliczny. To znaczy taki, że to jest inny świat, że to jest świat opresyjny. To znaczy, to nie ma związku z historycznością, z politycznością tamtego regionu. I broń Boże, Apichatpong nie jest twórcą społecznym ani politycznym. On się od tego całkowicie odżegnuje. On tworzy filmy psychologiczno-filozoficzne z takim zacięciem rozbioru rzeczywistości do niemalże atomowej struktury. Ja się spotkałem z Apichatpongiem podczas wywiadu i rozmawialiśmy o tym, jak jego filmy są właśnie odbierane przez Zachód. I on miał kilka pokazów w Nowym Jorku. Byli wszyscy ludzie zachwyceni, w szczególności naukowcy, których również zaproszono na ten pokaz. I oni dostrzegli w wujku Bunmim wykład o fizyce kwantowej, ponieważ faktycznie taki film inspiruje do myślenia o tym, że rzeczywistość nie płynie w ten newtonowski sposób, nie jest złożoną statyczną całością, która podlega pewnym ściśle określonym prawom, które można nazwać, opisać. I ten film jakby do takiej wrażliwości się również odwołuje. Apichatpong jest niezwykłym zjawiskiem w kinie. Myślę, że warto do tego filmu wielokrotnie wracać, właśnie dlatego, żeby dostrzegać w nim kolejne niuanse, kolejne odkrycia, jak on ten świat buduje, jak się nim bawi. Bo to jest również, pomimo jakby straszliwej powagi, wrażenia niemalże mistycznej tragedii, która się rozgrywa przed naszymi oczami, to jest również film, który ma drugie, trzecie dno, w którym się wszystko spotyka na jakimś poziomie, ale którego nie potrafimy nazwać. My ludzie z europejscy, ludzie osadzeni w tej cywilizacji zachodniej. To wszystko warto się otwierać na ten film, warto go właśnie nie szufladkować i nie zamykać się na to, co on mówi. Bo ja jestem przekonany, że to jest wielki film. Ten artysta jest absolutnie daleko wykraczający, jeżeli chodzi o sposób rozmowy, umiejętności budowania napięć po swojemu nielinearnej opowieści, że to jest absolutnie ktoś wielki, wyjątkowy na mapie kina światowego. Być może największy nowator współczesnego kina. Też muszę się panu przyznać, że uległem sile tego filmu. Jestem nim zachwycony. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i obejrzyjmy fantastyczny, fascynujący film nagrodzony Złotą Palmą w reżyserii Apichatponga Virasetakula. Zapraszam.